Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry. Witam w piątkowym komentarzu Liberte. Do Polski przyjeżdża dziś z wizytą prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. To kolejna wizyta wysokiego amerykańskiego urzędnika w tym kraju, po tym, kiedy już Polskę odwiedziła wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, sekretarz stanu czy sekretarz obrony. Znaczenie Polski rośnie. Rośnie również znowu sympatia wobec Polski wśród naszych partnerów na Zachodzie. Jest to wymowne, w jakich okolicznościach to postrzeganie Polski się zmieniło. Przez ostatnie 6,5 roku rządów PiS-u Polska stopniowo, na własne życzenie i wskutek swoich własnych działań, pozwalała zepchnąć się na margines zachodnich sojuszy oraz struktur integracyjnych państw Zachodu. Bez sympatii patrzono w zachodnich stolicach, zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej, na państwo i rząd, które ignorowało dramat ludzi uciekających przed wojną w czasach poprzednich kryzysów humanitarnych tego rodzaju, czyli w roku 2015, ale także w roku 2021. Bez sympatii patrzono na państwo, które odmawiało wówczas solidarnej pomocy swoim partnerom w Unii Europejskiej, którzy najbardziej ucierpieli i mieli największe trudności w związku z kryzysem uchodźczym sprzed 7 lat. Bez sympatii spoglądano na rząd, który nakręcał ksenofobiczne nastroje, szczuł na osoby LGBT, który bez przerwy wchodził w niezwykle emocjonalne, nabuzowane spory i konflikty ze swoimi partnerami i rzekomymi przyjaciółmi, który co chwilę się obrażał, aczkolwiek przecież sam najczęściej miotał obelgami. Bez sympatii patrzono na państwo i na jego rząd, który demontował w swoim kraju system liberalno-demokratyczny oraz narzędzia państwa prawa. Nie akceptował, nie przyjmował do wiadomości tego faktu, że tak czyni, i ignorował wyroki międzynarodowych trybunałów z tym związane. Bez sympatii patrzono na państwo, które uchwaliło ustawę, która pod rygorem kary więzienia zakazywała mówić o niektórych przykrych wątkach z dziejów narodu polskiego z okresu okupacji, która mogła doprowadzić do tego, że osoby, które przeżyły Holokaust lub ich potomkowie, zamówienie o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z tamtych lat mogliby trafić w Polsce do więzienia. Bez sympatii patrzono na państwo, które ograniczało albo usiłowało ograniczyć wolność mediów w swoim kraju. No i bez większej sympatii patrzono na państwo, które w sposób brutalny i niepodlegający żadnym negocjacjom stawiało zawsze swoje ja i swoje własne interesy, zawsze tylko i wyłącznie na pierwszym miejscu, bez uwzględnienia żadnych innych czynników, jak choćby takich, które wynikają z potrzeb polityki klimatycznej. Ale coś się zmieniło i jak już powiedziałem na początku, wymowne jest, w jakich okolicznościach podejście do Polski się zmieniło. Zmieniło się wtedy, kiedy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna wskutek brutalnego ataku zbrodniczego reżimu Władimira Putina na naszych ukraińskich przyjaciół. Podejście do Polski, postrzeganie Polski diametralnie o 180 stopni w stosunku do poprzednich 6 lat rządów PiS-u zmieniło się wtedy, kiedy polscy obywatele, samorządy, organizacje pozarządowe, ale także sam rząd, po prostu tym milionom nieszczęsnym uchodźcom z Ukrainy pokazały serce. I pomimo tego, że my w Polsce również mamy ograniczone możliwości, ograniczone środki, to wspólnymi siłami zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby tym ludziom pomóc. Innymi słowy, Polska odzyskała na ten moment sympatię i przyjaźń świata Zachodu, kiedy przestała egoistycznie stawiać siebie i tylko i wyłącznie swoje sprawy na pierwszym miejscu. To ważna nauka na przyszłość. Tak się nam złożyło, że w czasach rządu PiS-u Polska przeżywa coś na kształt drugiego momentu solidarności. Tak samo jak po strajkach 80 roku, a przede wszystkim po pokojowej przemianie ustrojowej
z roku 89 po okrągłym stole świat znów patrzy na Polskę z podziwem. Jesteśmy znowu w pozytywnym sensie na językach tego świata. To dla naszego wizerunku wielki, cenny skarb. Nie zmarnujmy tego. Życzę Państwu miłego weekendu.